Witam wszystkich użytkowników programu Dietrich. Filmik prezentuje różne sposoby połączenia krokwi z płatwią. Połączenie krokwi z murłatami i płatwiami należy do najczęstszych form połączeń występujących w konstrukcji więźby dachowej. Ilość wspomnianych połączeń wynika bezpośrednio z dużej liczby krokwi, z tego względu jest to bardzo ważny węzeł konstrukcyjny. Jego poprawne wykonanie związane jest zarówno z jakością wykonania obróbki, jak i prawidłowym dobrem jego parametrów. Standardowe rozwiązania w zakresie oparcia krokwi na płatwi zakładają cztery opcje: wykonanie zaciosu lub wycięcia w krokwi, wycięcia w płatwi lub brak połączenia. Dwa pierwsze rozwiązania spowodują wykonanie obróbki jedynie w krokwiach. W zależności od położenia płatwi względem krokwi powstanie albo pełne wycięcie, albo jedynie zacios. Podparcie za pomocą zaciosu jest jedną z podstawowych obróbek stosowanych w ciesielstwie. Zacios jest odmianą wrębu, którego płaszczyzny ustawione są pod kątem 90 stopni. Zacios wykonywany na krokwiach umożliwia ich oparcie na płatwiach. Parametry zaciosu powinien dobierać konstruktor i określać je na podstawie obliczeń wytrzymałościowych. Istnieje możliwość powiązania wyników obliczeń z parametrami zaciosu. Obliczeniom powinien podlegać przekrój krokwi w miejscu jego osłabienia zaciosem nad podporą, czyli tak zwany zacios prostopadły RO. Weryfikacji należy poddać również wartość naprężeń dociskowych na płaszczyźnie kontaktowej płaty w krokiem, wyznaczając minimalne długości poziomej KW lub pionowej KL powierzchni zaciosu. Głębokość zaciosu można definiować bezpośrednio, podając jego wartość. Zalecenia ciesielskie w tym zakresie sugerują głębokość zaciosu w przedziale 1/4–1/3 wysokości przekroju elementu. Jest to głębokość zaciosu dla podstawowych kątów nachylenia połaci w przedziale 25–45 stopni. Bardzo małe kąty w przedziale 5–15 stopni nie wymagają dużego zaciosu, zwykle 1–2 cm jest wystarczający. Z kolei duże kąty powyżej 50–60 stopni narzucają konieczność wykonania zaciosu na poziomie 1/3 lub więcej. Oparcie krokwi na płatwi za pomocą wycięcia w płatwi to rozwiązanie specjalne i rzadko spotykane. Stosowane bywa w określonych przypadkach, kiedy nie możemy osłabić lub podnieść przekroju krokwi. Zastosowanie drewnianych belek dwuteowych w konstrukcji dachu jako krokwi wymusza wykonanie oparcia krokwi na płatwi bez ingerencji w strukturę pasów. Jednym z rozwiązań spełniających takie kryteria jest wycięcie w płatwi. Nietypowe połączenia mogą być realizowane za pomocą obróbek specjalnych lub kombi bloków. Zamek kurpiowski to tradycyjne połączenie spotykane na kurpiach, lecz nie tylko. Zamek kurpiowski wymaga wykonania obróbek zarówno w krokwi, jak i na płatwiach. W płatwiach wykonywane są wycięcia o szerokościach krokwi i kącie nachylenia równym nachyleniu połaci. W krokwiach realizowane jest trapezowe wycięcie na głębokość 3–4 cm. Wycięcia dopasowane do kształtu zamka na płatwi. Specyfika połączenia sprawia, że połączenie krokwi jest stabilizowane w dwóch kierunkach, zarówno w osi krokwi, jak i prostopadle do niej. Zamek galicyjski jest uproszczoną formą zamku kurpiowskiego. Uproszczenie połączenia polega na rezygnacji z wykonania wrębu i zastąpienia go zwykłym wycięciem. Modyfikacja znacznie upraszcza wykonanie, w żaden sposób nie pogarszając jakości parametrów połączenia. Zamek kurpiowski oraz galicyjski, choć są świetnymi połączeniami, zostały wyparte przez zwykły zacios. Połączenie za pomocą zaciosu jest skuteczne i zdecydowanie mniej pracochłonne. Połączenie na zacios lub wycięcie w płatwi wymaga zastosowania łączników. Ich zadaniem jest stabilizacja połączenia łączonych elementów oraz przeniesienie siły z krokwi na murłatę. Powszechnie stosowane są jako łączniki, krokwiaki oraz wkręty konstrukcyjne. Dobrą praktyką jest wykonanie otworów w krokwiach w miejscach planowanych łączników. Operacja ta przyspiesza i ułatwia prace montażowe. Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie złączy ciesielskich. Do łączenia krokwi z płatwią wykorzystywane są złącza krokwiowo-płatwiowe oraz kątowniki. Okucia wstawiane są dla każdej z krokwi indywidualnie.
Program wyposażony jest w bibliotekę złączy wielu producentów. Każde okucia posiada makietę 3D oraz informacje o numerze zamówienia oraz typie i ilości wymaganych łączników. Rzadziej spotykanym połączeniem jest połączenie na patę wstopową. Jest to dużo bardziej skomplikowana konstrukcja niż połączenie na zacios i wymaga odpowiedniego uformowania łożyska żelbetowego, które musi być w stanie przenieść składowe poziome i pionowe. Dlatego możemy je spotkać w niewielu konstrukcjach dachu. Dziękuję wszystkim za uwagę i życzę przyjemnej pracy w programie.